Podpisał pan to? To, nie. No proszę sobie założyć tam podpisać, że pan nie ma. Tutaj, zapraszam sobie. To właśnie, to pracuje w kąt, tak? Nie, pracuję. Ale nie ma umowy o pracę, nie, bez umowy. Na razie jestem na czas trudny, a później będzie było. Aha, to tak, pan wpisuje swoje imię, nazwisko tutaj, adres. To miejsce zamieszkania. I jest pan w stanie powiedzieć, ile w sierpniu pan otrzymał wynagrodzenia? Teraz dostałem za 2 tygodnie 1400. Za 2 tygodnie, a za cały sierpień? Ile tego się nazbiera? 1400 razy. Łącznie, 1400. Tak. To tutaj, proszę pana, w sierpniu 2020 roku. No to pani dopiero zaczęła pracę. No rozumiem. A płaci pod koniec miesiąca. Aha, na koniec miesiąca. 2020 roku. Otrzymałam wynagrodzenie. W kwocie. No i napisać. Ok, dzisiaj mamy 1 września. I się podpisać właśnie tutaj. I będzie pan miał umowę, tak? Tak. W późniejszym terminie, okej. Okay. No, muszę teraz miesiąc podnego i dopiero będzie. Dopiero potem. Jakby pani Sylwia coś potrzebowała, to jeszcze się z panem skontaktuje. Dobrze. Dziękujemy. Dobrze. Panie Zuberno, tak? Ja zapytam pana na koszulkę z koleżanką, dlatego że tylko pismo. Pan pisał do, nie wiem, do policji, szło pismo z policji, tak. Żeby tam go w sytuacji małoletniej dzieci. Tak. Proszę sobie założyć maseczkę, panie Zuber. To coś ta maseczka jest. No i pytamy się, co tam się u pana dzieje? Tam nic pisze, się nie dzieje. Że ta młodsza dziewczynka była u egzorcysty. Ale to kiedy to było? To... No ale tak, pan w tym piśmie musiał napisać. No ale kiedy to było? Ja to co pan pisał? Ja powiedziałem panu policjantowi, że przejęli nam telefon. Włączał nam się, wyciszał się, różne rzeczy nam się pokazywałem mu. Dobra, ile wezwań? Żadne wezwanie nawet nie wzięli do przesłuchania, nic. Ale kogo? No bo to jest gangstalki na telefonie. Bo mam tam kilka po prostu z naszego telefonu, różne są wiadomości wysyłane. Ja czekam na wiadomość od kuzynki, dostaję ją po tygodniu czasu. Ona ale mówi, teraz mnie odpisałaś? Nie, super, ale chodzi o to, przyszło pismo do sprawdzenia, czy nieletnie ale to mają było... zapewnione odpowiednie warunki opiekuńczo-wychowawcze. Jak wynika z treści przesłanej korespondencji, ma pan 2 dzieci, z jedną z nich miał być również pan 3 razy egzorcysty. Uważa, że pomimo tego jest z nią dalej problem. Także myśmy tutaj... Nie. Mnie jaki problem? Jaki problem? Nie ma żadnego problemu z dzieckiem i nie byłem u księdza egzorcysty, tylko byliśmy na mszy u księdza i tyle. To... Ale dziecko nigdy nie było egzorcysty? Wie pani, co człowiek może rozumieć? Co człowiek może rozumieć przez słowo egzorcysta? No bo to różni ludzie odbierają to. Zacznijmy od tego może, wyjaśnijmy pewne rzeczy. Ale po co poszliście tam? To wy w jakim celu? Co chcieliście tam uzyskać? Jak co chcieliśmy uzyskać? No niech pan powie. No mieliśmy problem z majherkami na hotelu. Ale co majherek ma do egzorcysty? Czarną magią nas po prostu. Mam wydrukowaną całą książkę. Mam to wszystko. No i ten co zrobił z tym, że to majerek nic, no ksiądz porozmawiał z nami, pomodlił się tylko nad dzieckiem i tyle. I powiedział modlić się. A co miał zrobić? Kto? Ten egzorcysta, co miał zrobić? A co ja mam wiedzieć, skąd mam wiedzieć, co miał zrobić? Ale jak pan tam szedł w jakimś celu, nie? No po prostu wysłała nas, biegła sądowa z Bema. No byli... Egzorcysty, ma pan jakieś na to pismo? No byli pierwsze, musieliśmy iść do pani na Bema, do pani biegłej sądowej. No oczywiście do pani psycholog. I pani po prostu psycholog obserwowała dziecko cały czas. No długo tam byłem, bo no ponad godzinę. No że tam ćwiczenia robiło różne takie te. No i powiedziała mu po prostu, no tak, zgadza się, wie pan co pan ma robić. No dobrze, gdzie pan ma się zgłosić, tak. Ale to kiedy to było? 2 lata temu? Czyli gdzie? Ona powiedziała, że ma pan się zgłosić, dokładnie powiedziała gdzie? No ja chodzę do księdza, no i tyle, pomodlić się na dziecko, no i to było wszystko.
No temat zakończony, ale ludzie... Co się modlić nad tym dzieckiem, jak dziecko zdrowe jest? No ja teraz jest zdrowe, no. Nie pani co, tą samą sytuację miałem, gdy się urodziła Nadia, jak miała 2 lata. Też miałem podobne sytuacje i po prostu... No nie będę się upowiadać. Panie super, bo chodzi nam o to, że byliście Państwo objęci pomocą, wsparciem asystenta. Tak? Zrezygnowaliście Państwo z tego asystenta. Znaczy w zasadzie to chyba Pan zrezygnował, bo ja... Tak, się... oczywiście. No a czemu Pan zrezygnował? Pani Mistecka, a coś Pani powiem. No, czemu? Słyszała Pani, że Pan minister, Pan prokurator Ziobro zabiera teraz całe majątki? Często Pani przychodzi do kogoś i mówi, że Pański mąż jest psychicznie chory? A ja mam na to dowody, po prostu, wie Pani, no, na wszystko mam dowody i no. Czekam. I ja je wyślę do alarmu, wyślę i wyślę do Pana Ziobry. Ale co, kogo Pan wyśle? No to ja papiery i te dowody wszystkie. Panie Zubek, ale to znaczy, kto jest chory psychicznie? No, była Pani, córka powiedziała, żona też powiedziała. Że co? Ale że co? Że przyszła Pani na wywiad i powiedziała Pani, on jest psychicznie chory, tylko nie mówcie mu nic. Ale mu kto mówić. Tak powiedział? Pani. Ja? Tak. No to dobrze, że z koleżanką była. To dobrze, że byłam z koleżanką i koleżanką. Tak sobie nie życzę sobie takich sytuacji. Ale Pani Zuber, niechże Pan nie wkłada w moje usta czegoś, czego nie powiedziałam. Byłam ze świadkiem i niechże Pan tutaj nie... To powiedziała mi, przepraszam, to powiedziała mi córka. No. I Pan właśnie słucha dzieci, tak? Które są małe i dzieci. Aha, bo tak, moja córka nic nie rozumie, tak. I żona to powiedziała. Ja nie mówię, że nie rozumie. I to samo powiedziała żona. To żona też nic nie rozumie? Żona też nie rozumie? A czy Pani ta koleżanka? Byłyśmy we dwie. We dwie żeście były, tak. Dokładnie tak. No dokładnie. I co? Jeszcze matka... No, tak. Tak. No, proszę nie nachodzić nas, nie lękać nas. Panie, nikt Pana nie nachodzi. Pan, ja nie przychodzę. To proszę, nie życzę sobie takiej sytuacji. Proszę poczekać, Panie Zubek. Pan ma granicę. Nie życzę sobie... Chyba Pani sobie żartuje. Nie, nie proszę sobie. Chyba sobie Pani żartuje. Do widzenia. Pan ma ograniczoną władzę rozwiązania. Chyba sobie Pani żartuje. Jak przyjdę tam, to wyślę do ministerstwa, co się za Wami zajmie. No ja nie jestem jakiś psychicznie chory, żeby sobie Pani tak z nami robiła.